No i siemka, druga część. Zaczynamy. Na czym stoimy? Znaczy, stoimy na tym, że mamy tu przyjęte, jedzenie się robi, tu przejęliśmy, tutaj się pobudowało. Chyba to przyjmiemy, bo jest tutaj kamień. Na razie mnichów budujemy, żeby przejąć tą pozycję. Tutaj nasz partner próbował przejąć tutaj. Niestety mu się nie udało. Stracił wojska, niedobrze. Popatrzmy w ogóle, jak u mnie wygląda sytuacja. Dlaczego tutaj się nie buduje? Zobaczmy. Aha, tutaj jest odkładane. Świetnie. Katedra. Katedra da nam punkt. I chyba już idą katedry. Tracisz punkt zwycięstwa. Kolejny punkt zwycięstwa. Tak, już zebrali. To pierwszy krok do stania się godnym rywalem. Już zebrali. Jak ta metropolia? 45, 4. No i... nie najsłabiej. Już buduję kolejne budynki. A, nie pobudowało się jeszcze. No dobra. Nic nie szkodzi, nic się nie pobudowało, bo jest odkładane na kościół. Nie szkodzi. Widzę, że już noszą do kościoła. Więc kościół się za chwilę wybuduje. A to nam bardzo pomoże. Trzech mamy, dwóch, tu mamy trzech. Potrzebujemy jeszcze sześciu. I przejmiemy sobie tutaj. Tą pozycję. Michami, a że ona już ma wieżę. Od razu tutaj blanki postawimy. I to jest bardzo dobra myśl. Gorzej, że nie mam prawie młotków. To trochę boli. O, tutaj już też się buduje. Modyfikacja zakończona. Bardzo. Mamy. Piękny. Punkt zwycięstwa przybliża cię do wygranej. Ok, na technologię tutaj, na rybki potrzebujemy czterech mnichów. 3, 4. To jestem pewien. Właśnie, na tego złotnika z tymi potrzebujemy. Złoto. Dobra, niech będzie. To się mu przyda. Teraz musimy poczekać na mnichów, aż się wyprodukują. Jedzenie tutaj jest z kopyta, dosłownie z kopyta ruszy, albo nie ruszy. Ojojoj. Właśnie, młotki. Ale uruchomiłem produkcję młotków. Rezydencja, ślusarz właśnie, tu jest budowany. Ale zapomniałem, że ślusarz na dzień dobry też będzie potrzebował młotka. Mogę się to prawie założyć. Dobra, zobaczmy. I... młotek. No pewnie. Okej. To musimy zrobić inaczej. Jak metropolia. No, ruszyłem do przodu. Świetnie. Król Słońce. 10 masz. Ładnie. Patrz, szaleje kolega. Okej, okay, czyli w takiej sytuacji, do kitu stoję, szczerze mówiąc, z tym muszę jak najszybciej przejąć tą pozycję, ponieważ Konradin, powiedzmy Konrad i Balderus trochę przyhamowali, tutaj Draco ich trzyma, tam tylko wojsko, 2, 4. Ojej, żeby on tutaj czegoś nie odsypał. Ten ma tutaj bardzo dobrą pozycję. Dobra. Tu się to wszystko jeszcze musi pobudować. No, przyhamują mnie te młotki, to bardzo mnie przyhamują.
No tu będzie to jedzenie potrzebne. Jak się zbierze jedzenie, to zróbmy inaczej. Zróbmy tak. Na samą górę. Żeby oni byli jako piesi brani pod uwagę. Im szybciej to wyprodukujemy, tym będzie lepiej. Dobra, w sumie nie sprawdziłem sobie, co tutaj jest w misjach. No. Popatrzmy. Okej, żeby zrobić generała, musimy wysłać 17 ciuszków i 11 pierścionków. No, tu jest podbój. Dobra. A jeżeli my wyślemy mników, co możemy zrobić? To kogoś coś zaboli. I to bardzo zaboli, bo przeważnie te armie są silne, ale tak z naciskiem, naprawdę silne. Przejście na mroczną stronę. Kapłanka kultu pragnie rozwinąć swoją mroczną religię, szkolując kolejnych posłusznych jej woli adeptów. Wyślij jej kilku swoich duchownych, a ona w zamian pozwoli ci swobodnie wędrować przez swoje włości. Aha. Szczerze? Średnio przydatne. Tutaj. Kultystom brakuje odpowiednich okręgów. Odwróconych okręgów. Potrzebnych podczas ceremonii inicjacji nowych wyznańców. Pomóż im, a użyją swojej mrocznej magii, by sprawić trzęsienie ziemi na terytorium. Okej, niepotrzebne. I no i tu też jest atak. Konica. Szczerze mówiąc, bezsensowne te misje. Żeby tą wyjść gwiazdkę, to jest atak. Atak, no. Będę powiedzieć. Nic szczególnego. Oprócz tutaj tej armii, co atakuje. Bo zobaczcie, kogo zaatakuje. Także może się to przydać. Wyślemy tam oczywiście. Mnichów. Lepsze żarło. Ale też młotki będą potrzebne. Kurczę, no. No nie mogę tutaj wysłać. Czasem średnia w tym momencie potrzebna. Mam 4, potrzebuję 2 punkty. No muszę mieć tych mniej. Fajnie, że się wszystko kończy. Ale pytanie do 100 punktów. Gdzie jest to jedzenie? Zróbmy tak. Raz, dwa. No, wreszcie. Browar nie wyrabia. Tak jest prawda, że nie wyrabia browar. Mam zboże jakieś? Mam zboże, wodę też mam. Wstawimy tutaj ten browar. Ten tu leci na 100%, nie wyrabia. O, pojawił się młotek. No właśnie, przecież ja młotki produkuję. One powoli się będą pojawiały. Ile mam młotek? Nie, jeden, nie produkuję. Jest drugi mąk. 5. Ok.
Okej, tak myślę, żeby jednak tego... Nie, nie mogę. Muszę mieć te młotki. Ryby jeszcze są, to w dużych ilościach. Okej, to przyjąłem. Czy tutaj coś jest w ogóle? Aha, to są te ryby, dobra. To jest ta włość. Cała. Sześciu. No jeszcze trzech mąków. Mąków mnichów. Jak tam ta Korian? 4-4. Ty ma nadal 10. Pomyślę, że jeszcze jedzenie zdobyć. No nie zdobędziemy, no musimy tam to przejąć. No i te młotki musimy zdobyć. A na razie nie zdobędziemy ich. Chyba, żeby tu wysłać. Wyślemy. Przejmiemy to. I od razu będziemy mieli kilka młotków. Mam nadzieję, że tutaj trafi jeden młotek. To by mi bardzo pomogło. Ci mniejsi niech mi się tu jak mi płytu płynie. Zróbmy drogę. Ten obóz zapewni bezpieczeństwo tym włościom. Wspaniale. Młotki. Jest! Idealnie trafi. Idealnie, tak wam powiem. Tutaj. I konice. Ile mam tu jedzenia? Mamy troszkę. Dobra, zróbmy. I tutaj jedzenie. Natomiast chciałem jeszcze zrobić kilka rzeczy. Tutaj do włóczki i tutaj do ciuszków. Następnie tutaj handlówkę. Tu chyba gdzieś był magazyn. Tutaj ja muszę go. Nie, do tego wszystko. No dobra. Niech wszystko będzie do tego. Czterech. Ten go przebije łatwo, ma tylko cztery. Nie ma dużo. Ile mam kamienia? Cista go. Robimy tu jeden wielki cmentarz. Raz. Trzy. Cztery. Jeden w lewo. Mamy dwa. Gildię handlową ulepszymy i ulepszymy magazyn. A, jeszcze cech. Nie mam cech u drugiego. Cech się przyda. Wyczułem tę sprawę z magazynami, żeby je rozbudowywać. Wow! Mam tyle monet? Okej!
Mnie pasuje. Mnie pasuje. Siedmiu mnie było? Okej, jeszcze dwóch potrzebuję. Czyli wspomniałem lepiej niż myślałem. Jest lepiej niż myślałem. Jeśli mi się pojawią, przejmę tutaj tą pozycję. Powinienem go zablokować. Mińsk tutaj sprzedaje coś. Powinienem go zablokować w tym momencie. Twój budynek został zmodyfikowany. I ta metropolia. Dobrze, wyprzedził go bardzo ostro. Fajnie. Zbudowaliśmy. No dobra. Zróbmy od razu deski. Udało ci się zmodyfikować budynek. Okej. Okay. Nie mam dużo desek. No, zbudujmy to od razu. Okej, okay, mamy brata. Ile ich tutaj w ogóle jest? 4, czyli nic wojska nie rozwinę. No to wysyłamy. Się niech jeszcze porobi trochę. Za chwilę będą kolejne młotki. Trzymać. Brakuje ci tylko jednego punktu zwycięstwa. I mamy bankierz. Super. Tracisz punkty zwycięstwa. A, cwaniaczek. Nowe przedstawicielstwo handlowe zostało odkryte przez twego przeciwnika. Zaraz to odbijemy. Na spokojnie. Nie ma co się spinać. Lecimy w dół. Okej, okay, upgrade donków. Nam poległ trochę. Dobra. Odkrywasz nowe krainy? Wspaniale. Mamy. Tutaj zaraz dotrą, dobra. A, krainy, czyli tam przejął. Wybornie. Teraz możesz wykorzystać nowe przedstawicielstwo handlu. Domek Blanki. Upgrade. Tutaj upgrade. I tutaj upgrade. Ma Blanki. Tutaj blank. Dobra, teraz tak, węgiel, kamień, tutaj się kamień przyda. I się nam wydobędzie. Magazynem w końcu. I tu nic innego nie będzie. Przyda się nam kamień na pewno i te młotki. Dobra, młotki jeszcze weźmiemy. I teraz najważniejsze, czyli tutaj. I tak. Tu zrobimy i teraz tutaj zrobimy młyn, tu dwa spichlerze. To będzie najefektywniejsze
sporządzenie ziemią. Tu też spichlerz, bo będziemy tutaj. I tu zrobimy tak samo. A, tak jest. Dobra, zrobimy tak. I tak samo, młyn. Spichlerz i spichlerz. Czyli ja tu dałem młyn, młyn. Dobrze. I następny tutaj będzie. I trzy spichlerze. Raz, dwa, trzy. Dalej magazyn. Zmieszczę. O, niech jest tutaj. Rybki. Modyfikacja zakończona. Macie drewniany magazyn i wodę. Tu też była. Handlowa. Idziemy dalej. Jak tam bankier? To jeszcze mnie wyprzedza? No, niedługo. Mnie dostał z prezentu, że tak powiem. Ale nie ma co się szczypać. Za chwilę wyprzedzimy. Magazyny sobie rozbudujemy. Świetnie! Zdobywasz nową technologię. Wybornie. Teraz możesz wykorzystać nowe przedstawicielstwo handlowe. A właśnie, co je rozbudowali? Rozbudowali. No i piknie. Potrzebuję dwóch na pewno. A jak tą kurtki się robią? Jeszcze się nie robią, bo jedzenia nie ma. No to jedzenie naprawdę tragedia. Brakuje ci tylko tragedia. Punktu zwycięstwa. Ale o, tu już ładnie jest. I tutaj kto ruszy? Zaskoczony? Twój budynek zdaje został się, zmodyfikowany. Daleko pada jabłko od jabłoni. Upgrade zamku. 9 desek. A co tam się zrobi, że mi nie będzie tak brzydko? I tu mamy jedzenie, bo przyjadł nam dużo, dużo pomysł, niestety. Ale mnichowie się cały czas pojawiają. Cały czas się pojawiają. A, tutaj potrzebuję tych bratów, braci. W biedzie. On tworzy armię. Kamień de Blanki? Jeszcze nie. Udało ci się zmodyfikować budynek. Słabo, słabo. No nic, nic, jest dobrze. Powiem wam, jest ogólnie bardzo dobrze. Kupiecka. Rudź. Trzech mi odejdzie, czyli jest jeden i jeden. Modyfikacja zakończona. Teraz go ścisnę w tym handlu.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ma. Ja mam dwie. Tu jest trzecia. Muszę trochę podgonić. Nowe przedstawicielstwo handlowe jest już dostępne. To zrobimy. Wszystko jest. Udało ci się zmodyfikować budynek. Brat się pojawił. Idziemy dalej, bo tylko dwóch było potrzebnych. Więc idziemy dalej. Już mamy Dobra, to chyba nie, to chyba się nie liczy. No już mamy trzy. Będziemy mieli teraz trzy. Natomiast on ma pięć. Jest u góry. U góry jest. Ciągiem pójdę, nie mam tych, ale tutaj w prawo sobie to przejąć, tą stronę. Bo nie są drogie, jest po jednym, po dwóch, tutaj jest trzech. Wspaniale! Twoim kupcom udało się założyć Pięknie. Nowe przedstawicielstwo handlowe. Ciuchy. Idealnie trasie. Marszałka Polnego masz, no moje gratulacje. Więc miejsca będzie, bo i tak się zaczyna powoli kończyć. I ja dalej potrzebuję czterech i jednego ojca. Brata. Raz, dwa, trzy, cztery i brat. A następnie jeden, dwa i pięć. To jeszcze dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Oj, spichlerz widziałem. Widziałem, zaczęło się budować. Armia. Dobra. To co, stworzmy trochę tej armii. Uff. Będziemy mieli armię. Tu będzie duży nacisk na ten spichlerz. Więc on od razu musi być upgradeowany. Tutaj będzie ostro z tym spichlerzem. Będzie atakowany ze wszystkich stron ten Gratulacje. Domek. I duchowni opracowali technologię. Teraz w górę. I to muszę zrobić, bo te młotki mnie zabijają. Dosłownie mnie zabijają. Nadal. To jest to samo, ale to będzie od razu pieniążka tutaj, bym mógł dalej cisnąć. Tu będzie więc. Będę się cofnąć, bo tutaj jest potrzebny już ten lepszy. Z trzeciego poziomu, to w górę pójdziemy. Od razu klikniemy. Jeden, dwóch. A jak dalej? Jeden, dwóch. I tu takie samo. Jeżeli bym szybko wykrywał. Trzech jest potrzebny. Dobra. Dwa, trzy. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden tylko mi się pojawi. Już pewnie. Już. Dobra. I tutaj w górę polecimy. Już będzie czwarty. Bo ten też się liczy już jako odkryty. Jego się już nie da odkryć, z tego co pamiętam. Świetnie! Zdobywasz nową technologię! Skadusz! Teraz możesz wykorzystać nowe przedstawicielstwo handlowe. Ups, szlaki handlowe. W sumie tu mógłbym iść w dół. To była fajna wymiana, ale nie mam tego trzeciego. Dobra, poczekajmy. Co trzeci potrzebuje? Dwa koła. Okej.
Na upgrade będziemy mieli, nie mamy desek na upgrade. A, jednego konia też poczuję. A, zamek się zabił. Jedna z twoich fortyfikacji została uderzona. Dobrze, nie ma tragedii. Ale starajmy się to szybko skończyć. Ale skończymy w kolejnym odcinku. Także zapisujemy, bo jest ogólnie bardzo dobrze. Także widzimy się w części trzeciej. Hej.